Wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Dzieje Apostolskie 24:14. Przeminęło z wiatrem powieść opisująca czasy wojny secesyjnej, napisana przez amerykańską pisarkę Margaret Mitchell w 1936 roku, zyskała niebywałą popularność dzięki swej ekranizacji. Reżyser Victor Fleming długo szukał odpowiedniej kandydatki, która mogłaby zagrać główną rolę kobiecą w tym filmie. W końcu ją znalazł, a była nią nieznana jeszcze wówczas aktorka Vivian Leigh. Rola Scarlett była stworzona jakby dla niej. Podeszła do niej z wielkim przejęciem i zaangażowaniem. W najdrobniejszych szczegółach chciała być wiernym odbiciem w postaci opisanej w powieści zagrać ją przekonywująco i wiarygodnie. Prawie w całości nauczyła się na pamięć swej roli. Na każdą sesję zdjęciową do filmu przychodziła z książką Margaret Mitchell. Wprawiała tym w niemałe zakłopotanie reżysera. Kiedy choć trochę odbiegał od treści książki. Natychmiast spotykał się ze sprzeciwem ze strony Vivienne. Otwierała wówczas książkę na odpowiedniej stronie, mówiąc: Scarlet mówi w tym miejscu tak, tak jest napisane. Przeminęło z wiatrem, to jedynie książka i to jedna z wielu. A jednak twórcy filmu chcieli pozostać wierni jej treści. Czy i my mamy takie samo podejście do księgi nad księgami, do pisma świętego, wiecznego i niezmiennego słowa Bożego? Czy z dokładnością i respektem podchodzimy do Biblii? Jak reagujemy, gdy ktoś, odnosząc się do jej treści, mówi: Jest napisane? Pewnego dnia wszystkie książki tego świata Wniwecz się obrócą, można by rzec przeminą z wiatrem, a jednak o Słowie Bożym jest powiedziane. Panie, słowo Twoje trwa na wieki niewzruszone jak niebiosa. Psalm 119, werset 89. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko się to stanie. Ewangelia Mateusza 5.18.